to 1 gol i Cristiano Ronaldo dla Portugalii. Jest już bardzo, bardzo blisko historycznego rekordu. Siemano, ja jestem Mateusz, witam was w środę, a dziś powiemy jeszcze na temat. Mieliśmy chyba déjà vu. Francja znowu pokonała Chorwację 4-2. Jerzy Brzęczek zostanie zwolniony? Te doniesienia komentuje Franciszek Smuda. Dziwne zachowanie polskiego bramkarza. Zamiast bronić bramki, postanowił stanąć w murze. A na sam koniec o FC Barcelonie. Filipe Coutinho zostaje, Vidal i Suarez odchodzą, a Ronald Koeman zapowiada kolejne zmiany. Na wstępie zachęcam każdego z was do ocenienia tego filmu. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Pod wczorajszym filmem zostawiliście aż tyle łapek w górę. Mega dziękuję. A poza tym zachęcam was do zagrania razem ze mną w grę Football Team. Jest to polski menadżer piłkarski, gdzie wcielacie się w rolę piłkarza, a nie menadżera. Na pewno wam się spodoba. A jeżeli zdecydujecie się zalogować z mojego linku, który znajduje się w opisie pod tym filmem, dostaniecie bonus na start w postaci 200 punktów energii. Widzimy się na wirtualnych boiskach. A teraz zapraszam do oglądania. Dwa dni temu Erling Haaland zdobył dwa cudowne trafienia, a wczoraj Cristiano Ronaldo zrobił to samo. Portugalia pokonała 2-0 Szwecję, ale bramki CR7 można oglądać w nieskończoność. Swoimi wczorajszymi golami przełamał barierę 100 goli i na obecną chwilę w 165 występach dla reprezentacji zdobył aż 101 bramek. Jest to naprawdę niesamowity wynik. Tak naprawdę Cristiano Ronaldo mógł zdobyć i 3 gole w pierwszej połowie, ale dwa razy bramkarz Szwedów Olsen zatrzymał jego uderzenie. Jednak nim zakończyła się pierwsza połowa spotkania, to Cristiano Ronaldo dostał od rywali prezent, a dokładnie rzut wolny 20 parę metrów przed bramką Szwedów. Portugalczyk przymierzył idealnie. Bramkarz co prawda próbował, ale nie był w stanie sięgnąć futbolówki. W 72 minucie również pokazał, że mimo 35 lat dalej jest genialnym piłkarzem. Znowu trafił sprzed pola karnego. Uderzył technicznie tak, że przylobował Olsena. Naprawdę niesamowity gol. Na obecny moment brakuje mu już tylko 9 goli, aby pobić rekord Irańczyka Aliedoli, który dla swojej reprezentacji zdobył 109 goli. Dopiero wtedy będzie niekwestionowanym liderem. Leo Messi dla Argentyny zdobył 70 goli, a Robert Lewandowski dla Polski 61 bramek. Nie dość, że wczoraj mieliśmy powtórkę meczu finałowego z Mundialu z 2018 roku, to ten zakończył się też takim samym wynikiem. Francja wczoraj, tak samo jak w finale 2 lata temu, pokonała Chorwację 4-2. Trójkolorowi byli faworytami tego starcia, ale jakie było zdziwienie, gdy to drużyna z Bałkanów objęła prowadzenie. W 17 minucie trafił Lovren. Jednak nim zakończyła się pierwsza część spotkania, to Francja już prowadziła. Trafił Antoine Griezmann i po chwili Anthony Martial, ale jego uderzenie odbiło się od słupka, a następnie od pleców bramkarza i dopiero wtedy piłka znalazła się w bramce. Dlatego ten gol został uznany za trafienie samobójcze. Chorwaci wyrównali w drugiej połowie, kiedy to Barekalo ośmieszył defensywę Francji i praktycznie wbiegł z piłką do ich bramki. Francuzi się jednak nie poddali i postawili kropkę nad i golami Dayu Upamecano oraz trafieniem z rzutu karnego Oliviera Giroud. Jeszcze na szybko powiemy o meczu reprezentacji Anglii oraz Belgii. Anglicy bezbramkowo zremisowali z Danią, jednak w tym remisie powinni upatrywać dobry wynik. Duńczycy ten mecz mogli wygrać, gdyby tylko wykorzystali okazje, jakie im się nadarzyły. Idealną okazję miał Eriksen czy też Dolberg, ale Jordan Pickford uratował kolegów przed utratą gola. W tym meczu nie zagrał Mason Greenwood oraz Phil Foden, którzy zostali wyrzuceni ze zgrupowania za sprowadzenie do hotelu dziewczyn. Z kolei Belgia nie pozostawiła złudzeń, kto jest lepszy, i pokonała reprezentację Islandii aż 5-1. Gole zdobywali dwa razy Baciuaj, Witzel, Mertens oraz Doku. Mimo pokonania Bośni i Hercegowiny, nasza gra pozostawiała jeszcze bardzo wiele do życzenia. Kibice mówią o zwolnieniu Jerzego Brzęczka. Z kolei prezes PZPN Zbigniew Boniek broni naszego selekcjonera. Do Euro 2020, które zostanie rozegrane w roku 2021, pozostało jeszcze troszeczkę czasu. I jeżeli ma dojść do zmiany selekcjonera, to należy zrobić to już teraz, a nie za pół roku, gdy każdy będzie szykował się do tego turnieju. Redakcja TVP Sport postanowiła zapytać o to byłego szkoleniowca naszej kadry, czyli Franciszka Smudę. No, ja to się na tym fachu znam. Wiem po sobie, że w pracy selekcjonera bardzo ważna jest długofalowość. Ja dopiero po 2 latach zacząłem odczuwać większą przyjemność z tej pracy i wiedziałem, jak to można dalej układać. Reprezentacji nie można zbudować w rok czy 2 lata. Jak patrzę teraz na reprezentację, to widzę, że mamy dużo fajnej młodzieży. W porównaniu do moich czasów różnica jest niesamowita. To cieszy. Teraz ważny jest spokój i kontynuacja pracy. Jak już się wybrało Jerzego Brzęczka, to trzeba z nim dalej iść.
Tak z kolei powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z Super Expressem. Ja też chciałem, żebyśmy grali lepiej, piękniej, odważniej. Najważniejsze jednak, że w ogóle wróciliśmy do gry po tej długiej przerwie, po prawie 300 dniach. Niedługo kolejne mecze przed nami. Na pewno widzimy, że sporo jest do poprawy. A wy co uważacie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu. Założę się, że tego jeszcze nie widzieliście. Zazwyczaj, gdy rywal wykonuje rzut wolny w pobliżu bramki, no to do muru ustawiają się gracze z pola. I często zazwyczaj są to najwyżsi na boisku, aby zminimalizować szansę na uderzenie w światło bramki. Jednak inaczej robi się to u nas, w Polsce, a dokładnie w drugiej lidze. Błękitni Stargard zmierzyli się z Wigrami Suwałki. Bramkarz gości przy rzucie wolnym dla rywali postanowił samemu stanąć w murze i w ten sposób spróbować obronić uderzenie. To jednak mu się nie udało i było blisko utraty gola, bo mimo jego obecności w polu karnym piłka poleciała w światło bramki i jego kolega musiał ratować sytuację. Ostatnie zdjęcia z treningów FC Barcelony napawają kibiców optymizmem. Na boisku pojawił się ponownie Leo Messi, który co najmniej do końca tego sezonu będzie reprezentował barwy blaugrany. Jednak nie jest to jedyny powód do szczęścia, bowiem od 1 września do składu Barcelony powrócił także Philippe Coutinho. Brazylijczyk po rocznym wypożyczeniu do Bayernu Monachium i wyeliminowaniu Barcy z Champions League na pewno powrócił do Hiszpanii z podniesioną głową jak prawdziwy zwycięzca. Do czasu słynnego meczu z Bayernem władze Barcelony chciały się go tak po prostu pozbyć. Jednak w tej sytuacji chcą dać mu jeszcze jedną szansę. Choć ciężko tutaj mówić, że dostał nawet tą pierwszą. Bardzo popularny był temat jego transferu do Arsenalu, czy też nawet powrót do Liverpoolu. Jednak agent Brazylijczyka rozwiał wszelkie wątpliwości i zapowiedział, że temat transferu jest po prostu już nieaktualny. Coutinho kolejny sezon spędzi na Camp Nou. Przyznał też, że piłkarz rozmawiał z Ronaldem Koemanem, który zapewnił go, że chce go mieć w swojej drużynie. W ogóle to Ronald Koeman planuje szereg zmian w Barcelonie, o których mówiliśmy już wcześniej. Pierwszym punktem w jego układance jest pozbycie się niepotrzebnych graczy, czyli Luisa Suareza oraz Arturo Vidala. Chilijczyk ma już być dogadany z Barceloną w sprawie odejścia oraz Interem Mediolan w sprawie transferu. Zrzekł się wynagrodzenia za ostatni rok umowy, dzięki czemu Barcelona podejdzie do rozmów z Interem Mediolan. Co prawda dzięki temu sporo zaoszczędzą, ale jeżeli teraz dojdzie do transferu, to jego koszt wyniesie około 5 milionów euro. Z kolei Luis Suarez, tak jak już pewnie wiecie, jest na ostatniej prostej, aby dołączyć do Juventusu. Potrzebne jest tylko zdobycie włoskiego obywatelstwa oraz zdanie egzaminu z języka włoskiego na poziomie B1. Jednak Barcelona ma dostać za niego tyle samo, co za Ivana Rakitica, czyli 1,5 miliona euro. Do tego transferu dojdzie jedynie w takim przypadku, gdy Luis Suarez zrzeknie się wynagrodzenia za ostatni sezon, czyli zrobi to samo, co Arturo Vidal. W innym przypadku płacenie mu za to, gdy on już będzie grał w Juventusie, no byłoby chyba największą głupotą. Choć po dokonaniach Josepa Bartomeu i przeprowadzonych przez niego transferach akcjach, można się spodziewać nawet tego. Kończąc już temat odmienionej FC Barcelony, Ronald Koeman ma postawić na graczy z przyszłością. Antoine Griezmann ma wrócić na swoją nominalną pozycję, więc chyba na skrzydle raczej już go nigdy nie zobaczymy. Poza tym Holender za filar gry ofensywnej ma uważać Ousmane Dembele oraz Memphisa Depaya, o ile uda się go sprowadzić. A nie możemy też zapominać o Ansu Fatim, który w ostatnich dniach jest w naprawdę bardzo dobrej formie. Pierwsze spotkanie FC Barcelony w nowym sezonie już 27 września. Tego dnia mierzą się z Villarrealem. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam Was też na stronę landry.pl, czyli naszego oficjalnego sklepu. Na pewno coś dla siebie znajdziecie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!